Młodzieżowa Rada Miasta postanowiła pomóc seniorom. Pomóc w sposób, który szerzej otworzy okno na świat. Na zajęciach w Centrum Trójki Młodzi Duchem Seniorzy uczyli się obsługi Facebooka, przydatnych aplikacji dostępnych także w telefonie, ale również podstawowych operacji na komputerach, pozwalających na łatwiejsze komunikowanie się i czerpanie wiedzy z internetu. Gdy ekipa telewizji pojawiła się w Centrum Trójki, w sali, gdzie odbywało się szkolenie, wrzało jak w ulu. Dalej to są tak, wiadomości. Plus możliwość pisania. Tylko to jakby takie wiadomości prywatne, czyli do kogo? Wiadomości prywatne. Tajne, prywatne. A jakby te wiadomości, tak jak mamy dziennik wiadomości, można powiedzieć, taki dziennik wiadomości na Facebooku, to właśnie ta kula ziemska i te powiadomienia. Czy ktoś ma urodziny na przykład? Najpierw zapoznaliśmy się, jak instalować aplikacje przydatne, zainstalowaliśmy Facebook, Messenger. Głównym założeniem jest to, żeby właśnie nauczyć seniorów prowadzenia ich własnego fanpage'a, żeby usamodzielnili się właśnie w tej sprawie, żeby mieli właśnie taką, no mieli swobodę właśnie publikowania postów i wiadomości. Ci młodzi panowie mają bardzo ogromną cierpliwość do nas, ponieważ takie nowoczesne rzeczy jak Facebook i właśnie czy Messenger, myśmy proste rzeczy obsługiwali, no i przyszła pora oprócz strony internetowej Suwalskiej Rady Seniora, żebyśmy mogli sami być bardzo sprawni i Facebook obsługiwać i żeby rozmawiać z mieszkańcami. Ci, którzy już są przeszkoleni, bo mnóstwo seniorów jest przeszkolonych. Przecież był taki projekt dwa lata temu, Latarnik, prawda? I myśmy tutaj korzystali z Centrum Trójki i w bibliotece świętej pamięci pan Makarewicz nas szkolił, więc takie postępy robimy, bo żeby dzisiaj porozumieć się z młodszymi osobami i żeby informacje przekazać tym, którzy posługują się internetem, a są przecież mnóstwo seniorów posługuje się, to właśnie potrzeba nam jest ta znajomość techniki członkom Rady Seniora, żebyśmy po prostu byli bardzo samodzielni, bo nie lubimy być niesamodzielni. Seniorzy bardzo chętnie nabywają nowe umiejętności i czynią to nie tylko po to, by czerpać informacje z internetu, choć doceniają ich wagę i znaczenie we współczesnym świecie. Obsługa takich aplikacji jak Facebook czy Messenger pozwala im na szybką i sprawną komunikację z dorosłymi już dziećmi czy wnukami. To zaś przynosi im wiele radości, zatem zapał do nauki mają jak mało kto. Warto takie szkolenie przeprowadzać i no, szukamy ludzi, którzy chcieliby jeszcze coś takiego, zwłaszcza młodych, żeby no, podzielili się tą swoją wiedzą. Co seniorom dają takie szkolenia? Bardzo dużo, ponieważ no, to są ludzie młodzi i są aktualni we wszystkich nowościach. My natomiast no, musimy same tam jakoś dawać radę, chociaż też jesteśmy w zasadzie, myślę, że no, postępowi, no bo umiemy się poruszać. Tylko nie znamy tych takich różnych szczegółów i no, do końca zagadnień, powiedzmy, jak przenosić zdjęcia, jak uszczegółowić, powiedzmy, nasze wiadomości. No i ci młodzi ludzie bardzo nam pomagają, także jesteśmy bardzo wdzięczni. Seniorzy są także zadowoleni, że mimo młodego wieku swych instruktorów ci przekazują im swą wiedzę w sposób przystępny. Uważają też, że takie szkolenia niosą korzyści dla młodych ludzi. Z wielką pokorą i taką przyjaźnią dziękujemy młodym ludziom, że chcą nam czas poświęcać i właśnie nas szkolą i chyba to jest właśnie ta ciekawość. My z kolei im inne troszkę doświadczenia sprzedajemy, a oni uczą się pedagogiki, metodyki, jak pracować z osobami starszymi. Myślę, że im się to przyda w przyszłości. To nie pierwsze szkolenie w karierze seniorów, ale wszyscy oni uważają, że wiedzy nigdy zbyt wiele. Tak trzymać.